No oczywiście tego nie widać, że poluzowuję mięśnie, bo to się nie da tego sprawdzić. Jednak właśnie czuję to, da się to oczywiście osiągnąć, czuję po prostu to, że te mięśnie przestają się napinać, że po prostu czuję, jakby można powiedzieć, pewien rodzaj ulgi. Wiem, że to jest trudne i łatwo o tym dyskutować i się tutaj wymądrzeć, jednak ja mówię z własnego doświadczenia, że po prostu zauważam to, że to pomaga. No i tu oczywiście skupiamy się też na, w sumie najlepiej na takich najprostszych rzeczach na początek, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. No jeśli teraz z kolei mamy problem z tą lewą ręką i z palcami, z kurczem z kolei tutaj tych mięśni, to robimy analogicznie, po prostu podczas grania sobie myślimy o tym, żeby cholera poluzuj mięśnie, ale nie przestając grać. To musicie zapamiętać. Gramy cały czas i próbujemy poluzowywać mięśnie. Oczywiście jeśli już jest bardzo źle, to wtedy musimy zrobić przerwę, ponieważ takie trwałe jakieś naprężenia mięśni są, można powiedzieć, troszkę zgubne w skutkach. Ale właśnie, no teraz co dalej? No z kolei z drugiej strony, kurczę, no tego pajączka nie będziemy cały czas grać, no bo musimy przećwiczyć sobie inne rzeczy. No i właśnie, teraz jest kwestia taka, że o, teraz paluchy, no kurczę, to mogę zapieprzać jak chory, ale z drugiej strony wypadałoby też coś zacząć ćwiczyć po tej naszej przerwie, coś melodycznego, nie tylko pajączki, bo nic nie zrobimy utworu opartego pajączek opus 35 w tonacji bemol chromatycznej. Ale teraz skupimy się na czymś poważnym. No, powiem wam jeszcze o jednym ćwiczeniu, które opiera się na schematach. Na takim schemacie niezwiązanym z tonacją, bo jeśli zmieniam sobie próg za progiem, to się z tonacją on jakoś nie wiąże. Jeśli już to tonacja, czy jakaś skala, przepraszam, ze skalą, to będzie po prostu jakaś skala chromatyczna, którą sobie po kolei bierzemy. Na przykład takie ćwiczenie. Czyli mamy na przykład strunę A, 2-1 i później strunę D na 1. Widzieliście, przejechałem cały gry właściwie na tym jednym ćwiczeniu. I tutaj, no kurczę, sprawność się poprawia. Oczywiście, jeśli już zaczynamy robić coś, gdzie trzeba zaangażować troszeczkę nasz umysł tutaj, prawda, trochę twórczy taki, to wtedy musimy jeszcze myśleć dodatkowo o tym i nie zawsze dajemy radę nadążyć za wszystkim, czyli poluzowaniu mięśni i graniu tego ćwiczenia. No jednak próbować trzeba cały czas, próbować trzeba i nie frustrować się. Na przykład no ten schemat, jeśli ktoś tam jeszcze powiedzmy nie załapał. Później przesuwam się o próg do góry, czyli dźwiękowo do góry, na wyższy dźwięk. No to była taka jedna wersja ćwiczenia. Druga wersja ćwiczenia, którą
ja osobiście bardzo lubię. O, teraz trzeba troszeczkę sobie poruszać łapą. Którą ja bardzo lubię, to jest właśnie udoskonalenie tego pierwszego, udoskonalenie, czy poprawienie, czy wzbogacenie. Czyli na przykład mamy. Czyli po prostu mam, zaczynam oczywiście tutaj od tego, tak jak grałem, 2-1. Tu 1 na strunie D. Później tutaj następnym palcem na drugim progu. Palcem trzecim, no bo nie dam rady grać 2-1-2-2. Zaczyna się robić chaos. Później trzeci próg trzecim palcem, czwarty próg czwartym palcem. Fuck. Za to oczywiście tam jechać tam na maksa. Najlepiej robić tak, że sobie jedziemy przez cały gryf jeden motyw i sobie przesuwamy jakby do góry dźwiękowo i później w dół. No oczywiście tutaj możemy zrobić, jeszcze to urozmaicić, bo to grałem na dwóch strunach obok siebie, prawda? Mogę to oczywiście urozmaicić o inny troszeczkę schemat, że na przykład poruszam się po innych strunach, czyli widzieliście, przesunąłem się, grałem ten sam schemat, tylko grałem na strunie G. Oczywiście później możemy na B i na E, tak żeby rozciągać te palce też. Oczywiście możemy też zahaczyć o grubsze struny. Na przykład, no powiedzmy, zmienię tę modyfikację, zmodyfikuję to ćwiczenie. Na przykład mam 2-4. Jeszcze o. No, przepraszam, 2-5. Później gram tutaj 2-5 na strunie A i później zaczynam grać 5 też na strunie E. Później na dźwięku na progu czwartym. Właśnie, że już się zaczyna tworzyć jakaś linia melodyjna. Oczywiście jest to taka schematyczna linia, taka można powiedzieć ćwiczeniowa, jednak zaczyna się coś dziać. No oczywiście to możemy to modyfikować na różne sposoby. Inwencja należy do Was. Możecie też jakieś odpowiedzi do tego filmiku zrobić ze swoimi motywami tych ćwiczeń. Ważne jest też jeszcze jedna rzecz odnośnie tych ćwiczeń. Zapomniałem Wam wcześniej powiedzieć, związane z tym, z pajączkiem stricte. Na przykład właśnie pierwszy, drugi palec i gramy w tą melodię. Taką melodię, zaraz Wam zagram całą, w poprzek grifu, tylko tymi dwoma palcami. Czyli to było coś takiego.
We'll be right back.